Warzamel, Gargamel, Detwe, coś... Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku z serii KBL, czyli kiedyś było lepiej. Dziś trafia nam się wyjątkowy unikat, ponieważ jest to coś jeszcze ofoliowanego, coś jeszcze nieotwartego. Moim takim małym marzeniem jest kupić sobie niebawem, kiedyś, jak będę bogatszy, jakiś zestaw opatrzony właśnie Lego System Logiem, zamknięty, nowiuśki, choć chciałbym bardziej kartonik. Niemniej jako przedsmak postanowiłem sobie kupić właśnie oto taki mały polibarzek. Tym bardziej, że na przełomie lat 90. i 2000. polibarzki nie były czymś popularnym, to dopiero dziś to tak wygląda. No i cóż, kupiłem sobie tutaj holenderskiego piłkarza za absolutnie nieopłacalną dziś już kwotę. Niemniej, no, jakąś dużą tutaj ma wartość, prawda, historyczną, pewnie nawet sentymentalną, choć sam jakimś fanem piłki nożnej nie jestem. Oglądam tylko i wyłącznie mecze naszej reprezentacji i dlatego tutaj właśnie również reprezentanta Holandii sobie kupiłem. Już na pierwszy rzut widzimy, że on się trochę różni od tego, jak powinien wyglądać, bo ten ma tutaj nadruk na koszulce, ten nie ma. Jest to możliwy najprostszy hipek. Oj! Niczym taki jak ten z mojego awatara na moim kanale. No cóż, w ogóle polibarzek jest bardzo mały. Ja jestem w szoku, no patrzcie, on mi się mieści na dłoni. Myślałem, że on będzie jednak bardziej, tak jak w dzisiejszych czasach, to jest duże. Zresztą widzieliście pewnie mój unboxing tutaj tej paczki, także wiecie, jak to wyglądało. Całkiem ciekawa forma, to 5-12, tak, kiedyś oznaczali tak, w ten sposób, z taką buźką, jaka kategoria wiekowa, dla jakich osób jest to przeznaczone. Sami widzicie, trochę się to różniło. No i sam fakt napisu system, aż bym chciał, żeby dzisiaj wydali taką właśnie serię opatrzoną takim logiem, nawet po prostu sentymentalną. Tutaj no logo Shell, czyli przypuszczałem, to gdzieś było na jakichś stacjach rozdawane do paliwka. Z tyłu bardzo, bardzo, bardzo oszczędnie, nawet nie mamy napisu, że możemy umrzeć. Patrzcie, kiedyś nie umieraliśmy od otwierania klocków, dziś umieramy. Trochę napisów tutaj właśnie chyba nawet po holendersku, wybaczcie mi, ja się nie znam na holenderskim, ale tak mi to wygląda, jakiś Warzamel, Gargamel, Detwe, coś tam, nie wiem, czy mnie to nie obrażają, ale cóż. Także nie ma napisu, że możemy umrzeć. Fajna ciekawostka, jest to zawsze fajne, że od klocków nie musimy umierać. Otwórzmy sobie tutaj tą paczuszkę wyjątkowo, nie rozszarpując, a otwierając ją nożyczkami. I co znajdziemy w środku? Tak jest, kochanieńcy, jest nasz piłkarz, no nie spodziewaliśmy się niczego innego. Ja jedynie jestem, bo spodziewałem się ciut czegoś innego, trochę zawiedziony, bo nie ukrywam, że głównie ten polibak kupiłem, nie patrząc, co jest w środku, w sensie gdzie indziej, bo byłem święcie przekonany, że to będzie piłka i mi tak na tej piłce zależało, a tu proszę, Lego mnie oszukało i to 20 lat po wydaniu tego seta. Sam hipek, kurczę, szkoda, że ma głowę, ależ to jest klasyka lat 90-tych, 2000-tych. Chociaż ten uśmieszek już ciut inny. Widzicie, taki grubszy ten uśmieszek, plus te brwi tutaj takie też trochę gęstsze niż normalne, w sensie, bo normalne nie z 90-tych nie miały w ogóle, a tu już mu się brwi pojawiły. Klasyczna do bólu ta buźka, tu ma jakiś brudek nawet, oj, tu ma jakiś brudek. Ale spoko, ładnie się to prezentuje, bo taki torsik też nie jest jakiś specjalnie spotykany, chociaż, bo ja wiem, brakło mi tu trochę na druku, że faktycznie powiedzę, że to jest piłkarz. Dziś to jest zupełnie randomowy typek. Jeżeli włożymy sobie jego fryzurkę, też klasyczna, najbardziej do bólu jak się da, jest ta fryzurka brązowa, taka jak mój właśnie, mówiłem, już awatar ma. No cóż, on zajeżdża mocno takim piłkarzem z lat 90-tych, 2000-tych na przełomie. Niemniej no jest fajną figureczką. Będzie u mnie w mieście piłkarzem. Ja mówię, bardzo się nie mogłem doczekać, by właśnie jakiś... Cały czas nie mogę się doczekać, by sobie taki set po latach kupić, lat 90-tych otworzyć. Oczywiście też wszystko na waszych oczach i tak dalej. I pobawić się w oryginalnym setem z lat 90-tych, jeszcze zamkniętym, którego nikt nie otwierał. I nowością, o której zawsze tam marzyłem. I to właśnie taka była zachęta. Hipek, no, nie powiem, dziś taki pewnie kosztowałby, w sensie na Bryglinku gdziekolwiek, kilka, może nie kilka groszy, ale nie wiem, 2-3 złote, zupełnie randomowy hipek i tak dalej. Niemniej przez to, że jest piłkarzem oryginalnie zamkniętym z lat, mówię, to początki 2000 były bodajże, no to ma tą wartość znacznie większą. W ogóle patrzę, jaki nadruk teraz słaby tu wygląda na tej folii jest przy tym. No więc boli mnie, że tej piłki nie było, głównie dla piłki kupiłem ten, w cudzysłowiu, set.
No i cóż ja tu mam więcej omawiać? Jest to po prostu polibarzek złożony z jednego chipka. No to nawet dzisiejsze minifiksy, fakt, są mimo wszystko droższe niż to, co tu dostałem, ale reprezentują znacznie większą wartość, jeżeli chodzi o elementy, unikatowość, nadruki i tak dalej. Tam warto zapłacić, a tu, no kurczę, nie wiem, jestem ciekaw, ile to kosztowało. Znaczy w sumie kosztowało to złe słowo, bo to było dodawane jako ten gratis, nie? Pewnie na stacji za paliwko czy coś. Ale jeżeli by miałoby to sprzedaż, to by to kosztowało w latach 90. Dobrze, ja wam dziękuję za tą, w cudzysłowie, recenzję. Tu stwierdzić, czy kiedykolwiek było lepiej, w sensie kiedyś było lepiej, kiedykolwiek było lepiej, ciężko, bo to po prostu jest hipek. No, ale ciekawe. Mam nadzieję, że ten rarytas wam się podoba. Piszcie mi, czy chcecie takie rarytasy, czy takie ciekawostki, smaczki was też interesują, czy chcecie też tego więcej. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Widzimy się już wkrótce w kolejnych. Bye!